26 września wspominamy błogosławionego Kaspara Stangasingera, prezbitera. Kaspar Stangasinger urodził się 12 stycznia 1871 roku w Berchtesgaden w Bawarii. Gdy miał 10 lat, przyjęto go do małego seminarium we Fryzyndze. W 17 roku życia złożył ślub czystości, a potem w czasie poważnej choroby poświęcił się całkowicie Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Jako seminarzysta wybrał się z pielgrzymką do Atluting i wtedy to postanowił wstąpić do redemptorystów. Pomimo sprzeciwów ojca podążył potem do nowicjatu w Gars. W 1895 roku przyjął święcenia kapłańskie. Marzył o pracy na misjach, ale przeznaczono go do pomocy w prowadzeniu szkoły misyjnej w Dernbergu. Gdy szkołę przeniesiono do Gars, został jej kierownikiem. Kaspar zmarł 26 września 1899 roku na zapalenie otrzewnej. Święty Jan Paweł II beatyfikował go w 1988 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Kaspara na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.